Witajcie z tej strony Łukasz. 204 odcinek podcastu Padlock. Dzisiaj standardowo dwa tytuły. Z Xboxa można powiedzieć: jeden z Game Passa, drugi z Games with Gold, czyli będzie mowa o Call of the Sea i Mind of Scare. Czyli dwie takie historie można powiedzieć z dreszczykiem, z jakąś tajemnicą, trochę w innej może stylistyce, ale. ale można powiedzieć, że do siebie podobne no jeden bardziej bardziej nastawiony na horror, drugi bardziej na takie trochę lovecraftowe klimaty, tylko, że po prostu w innej stylistyce i grafice zanim przejdę do gier no to wiadomo, tak jak powiedziałem, koniec miesiąca jeszcze nie mamy ogłoszeń, jeżeli chodzi o PlayStation Plus i Games with Gold co pojawi się właśnie w kwietniu wiadomo tylko, że będzie to dla posiadaczy PlayStation 5 będzie to Odd World czyli nowy, nowy Ape, który właśnie zadebiutuje w Plusie. Także to jest bardzo dobra wiadomość, ale tylko, tylko dla posiadaczy konsoli PlayStation 5. Na, na czwórce tej gry nie będzie. Ona jest jakby ekskluzywnie tylko dla piątki. No i oprócz tego jeszcze jakieś dwa tytuły, tak? albo i może trzy, no zobaczymy, bo tamty miesiąc pamiętamy był dosyć gruby. Był Final Fantasy 7 Remake, oczywiście, tak? I, i Remnant, i FirePoint, także było dosyć, dosyć mocny plus. No, a tutaj też, no, ten Soul Storm Oddworld, Ja tam może nie jestem fanem ABA, ale to w tej wersji, ta no, przede wszystkim nowa część, na, no, na nową generację, także wychodzi również w edycja pudełkowa i edycja kolekcjonerska. Także, no ale jak mamy plusa, no to wiadomo i tym bardziej, PlayStation 5 to będziemy mogli sobie w tą grę pograć w ramach abonamentu. Także o plusach i goldach w następnym odcinku w Game Passie to też uzupełnimy w przyszłym odcinku. Ale na ten moment pojawił się z ciekawszych rzeczy właśnie ten Octopath Traveler. Tak, musiałem chwilę chwilę tutaj pomyśleć, bo właśnie niedawno w to, w to grałem, sprawdzałem. Gra wyszła 25 marca. Wiadomo był to ekskluzywnie na Switchu do tej pory, a teraz jesteś w Game Passie. Ja też mam zamiar, zamiar to jakby skończyć. Wiadomo ta gra zajmuje naprawdę dużo czasu, ale podoba mi się i będę chciał to, to skończyć. Kiedyś to na pewno na pewno to omówimy, przejdziemy sobie jeszcze do premier kwietnia, ale zanim do tego to trochę newsów, teraz ostatnio też jeżeli chodzi o, o CD Projekt Red pojawił się taki ten patch, no trochę gracze tam zjechali redów, no bo nie za wiele ten patch poprawił tak naprawdę, tylko tam trochę z policjami i tak dalej oni zrobili takie, w formie takich filmików można było to zrobić jakby w jednym filmiku zrobili chyba trzy czy cztery, ale tak naprawdę tej zmian jest bardzo niewiele a teraz właśnie dzisiaj wyciekła jakby nie wiadomo czy to jest jeszcze potwierdzone, ale taka jakby roadmapa do yy, do dodatków do cyberpunka yy. I mają się pojawić. Na początku było zapowiadane, że będzie tych dodatków aż 18 DLC. Teraz ta lista jest zmniejszona do 10. Także zobaczymy, czy, czy to są na razie plotki, jakieś takie wycieki, ale podobno, że podobno prawdziwe. No zobaczymy. Czyli 10 DLC ma się pojawić, z czego 3 mają być płatne. Czyli miejmy nadzieję, że będą to duże płatne. No, ja mam cały czas nadzieję, że to będzie na poziomie właśnie krew i wino, czy, czy, czy serca z kamienia, tak, no ale zobaczymy. No i tak na, na szybko to nazwy tych dodatków to jest Reaper Dogs Expansion, Body Shops Expansion, Fashion Forward Expansion, Gangs of Night City, Body of Chrome, Rise of the Dark Future, The Relic, Neck Deep, Night City Expansion. Także nie wiadomo, które z nich mają być płatne, które nie, ale być może. Te które nie mają tego słowa expansion, bo to jest raczej takie, widać, że chyba kosmetyczne. A ty tutaj Relic, Neck Deep, Body of Chrome, or Ride of the darks, Dark Future, or Gangs of Night City. Być może któryś z tych będzie z tych, z tych głównych płatnych, tak? To by było to. Z takich ciekawszych rzeczy, Microsoft jeszcze przymierza się do kupienia Discorda za 10 miliardów dolarów. Także no to ten naj najbardziej taki można powiedzieć komunikator popularny, no Bethesda była kupiona za 7,5 miliarda, LinkedIn, ten, ten portal o, o, gdzie, gdzie mamy ogłoszenia do pracy i tak dalej, ten taki można powiedzieć biznesowy kosztował aż 26 miliardów dolarów Microsoft, także no tutaj to są astronomiczne kwoty, no ale, no ale widocznie tak to, tak to się odbywa. E z takich jeszcze ciekawszych rzeczy to podobno jest potwierdzone, że nowy Call of Duty będzie z tytułem Vanguard i będzie w klimatach II wojny światowej w tym roku. No i też Battlefield 6 się szykuje na ten rok, także zobaczymy, może być ciekawie. Dawno Battlefielda nie było. To zawsze zawsze te dwie gry ze sobą konkurują, a teraz jest ostatnio taka dosyć, jeżeli chodzi o Battlefield'a, dosyć długo, dosyć długo czekamy, tak? Z takich ciekawszych rzeczy odbył się jeszcze niedawno, tak naprawdę chyba wczoraj albo przedwczoraj, Xbox Indie Showcase. Także zaprezentowano 25 produkcji. Teoretycznie takie powiedzmy mniejszego kalibru, ale, ale dosyć, dosyć niektóre pozycje są ciekawe. Większość z nich oczywiście trafi do Game Passa. Także tak na szybko sobie wymienię. Nie będę się zagłębiał może w to, co to jest, bo to. Jest... Głównie są to takie mniejsze, indykowe tytuły, ale też jest kilka takich większych, czyli The Ascent, Stalker 2, to się wydawało, że to jest gra duża, a tu się okazuje, że to jest jako, jako indyk traktowane, tak? no, to, no to ciekawe dosyć. Ex Mecha, taki tytuł, Manglo Bay, to jakieś wędkarskie RPG, Rust Console Edition to jest e, co niedawno miało, e, zadebiutuje w maju, ale to to chyba nie będzie w Game Passie, tak, e, nowa, twórco, nowa gra twórców w Nobody Saved the World, Astria Ascending, e, to jest gra twórców też Final Fantasy, Nier Automaty i Bravely Default, Last Oasis, ta gra też na Series S, yes. To są te takie dziwne, takie kruczące, jakby statki po pustyni, takie w formie robaków. Death Door, także to jest taka gra w rzucie izometrycznym. To się fajnie prezentowało. To jest taka gra, gdzie gramy powiedzmy krukiem, ale który jest takim jakby wojownikiem, rzut izometryczny, coś w stylu gier od w stylu jak właśnie jak Transistor czy jak Hades coś w tym stylu grafika i tak dalej, tak? Są też plotki oczywiście o Hadesie, że ma się pojawić na Xboxie czy, czy właśnie w Game Passie to by naprawdę było świetna, świetna, świetna wiadomość, na razie to jest jakby ekskluzywnie tytuł na Switcha i Second Extinction też się pojawił na tym, na tym pokazie tak gra z dinozaurami, tak? Też będzie od kwietnia w Game Passie no, i do tego jeszcze dużo różnych takich e, pomniejszych tytułów. Z takich ciekawszych rzeczy to na pewno e, Among Us, e, no, wersja konsolowa, e, się, ma się pojawić i e, z tych wyścigowych gier, takie wrzucie też izometrycznym: Art of Rally, To, to jest naprawdę tytuł, który na PCC zyskał bardzo dużą popularność. Takie naprawdę rajdy, ale w takim fajnym. Powiedzmy, rzucie izometrycznym, coś super, taka grafika wokselowa Także ja na to osobiście oczywiście czekam. No to byście musieli sobie sprawdzić resztę tych tytułów, bo naprawdę jest tego, jest tego masa. Jedne ciekawsze, drugie mniej, ale jest. Jest tam z czego, z czego wybrać. Dobrze, że coś cokolwiek się dzieje, bo jak wiemy trzy jest odwołane, każdy sobie teraz będzie robił jakieś tam konferencje do tego Gamescom, tak jak mówiłem już w poprzednim odcinku, ma być jakiś hybrydowy, że, że część prezentacji online, tam na miejscu w Kolonii tylko jakiś e-sport chyba, także raczej sobie to odpuścimy, na, raczej na pewno, tak, no bo ze względu na te, teraz w ogóle podróżowanie po Europie yy, samochodem to jest po prostu tragedia z tymi testami i tak dalej, także... Nie ma co się za to w ogóle zabierać, odbyło się jeszcze Future Games Show tak zwane, także to było takie wydarzenie też online oczywiście, w trochę pozycji AAA, trochę AA powiedzmy i trochę indyków, także też było dosyć, dosyć ciekawie. Hmm, z takich, no to może wymienię Shadow Tactics, Blades, Blades of the Shogun Eiko Choice, to jest chyba kontynuacja Hide and Deep, Glitch Punk, Life of Delta, hmm, Flying to the Finish. To pewnie nikt, nikomu to, te nazwy nikt nie, nic nie mówią. Z takich ciekawszych rzeczy, które pokazali, to był ten horror Quantum Error, na który czekamy taki, on już, on już miał być właśnie, tak był reklamowany na początku na PlayStation 5, ale on chyba też na, na, na czwórkę wychodzi. Czyli taki FP, FPP w klimatach w klimatach de, deep spe, Deep spe, jak to się nazywało? Tak. Dead Space, Dead Space, tak. Czy to jest tak powiedzmy, strażacy w kosmosie, coś takiego, no tak były pokazywane te gameplay, ale to jeszcze nie ma daty. No pokazywali. No, Pokazali z nowy gameplay, nowy trailer, ale nie ma konkretnej daty. Axiom Verge 2 z ciekawszych rzeczy, to, to, to na pewno ja to grałem na Switchu w Jedynkę. Nawet znajdziecie na kanale Padloga właśnie na YouTubie unboxing z wersji tej z Jedynki kolekcjonerskiej edycji. Returnal pokazali jeszcze raz, no naprawdę no, na ten tytuł czekam. Jest to taki. Teraz ekskluzyw na PlayStation 5 można powiedzieć jedyny. W 30 kwietnia wychodzi, dopiero później, później na, na początku czerwca dopiero będzie raczej ten klank także na returnal na pewno czekam. Pokazano jeszcze i Tekstu, czyli tą grę Faresa tak, od, od A Way Out, która już wyszła zresztą zbiera bardzo dobre oceny. Także to też trzeba się zainteresować, bo to jest fajne, że można sobie kupić jedną wersję, a drugą ściągnąć za darmo i powiedzmy grać tak jak było w przypadku a Way Out. Także to jest bardzo dobry pomysł. A gra jest naprawdę chwalona, jeżeli chodzi o kooperację. No, tak. I co tu jeszcze było z ciekawszych rzeczy? <laughs> Back 4 Blood, czyli ten taki następca powiedzmy Left 4 Dead'a, Nowa gra z serii Warhammer Age of Sigmar, tym razem. To się nazywa Green Hell, ten, ten, ten polski taki survival, wychodzi też na konsole Także jakiś War Hospital, taki tytuł, no trochę było nowy, ten, ten Live is Strange jeszcze pokazali, True z który już pokazywa Square Enix u siebie. Humankind, tak, też prezentacja, nowy trailer od, od kina, Bridge of the Spirit, ten, ten to czekamy na pewno to, na wyjście na PlayStation 5 i na PlayStation 4. No było tego trochę, także też musicie sobie, yy, jeżeli jesteście zainteresowani, yy, to był taki trochę w świeżości, bo naprawdę ten sezon jest taki, teraz, ten, ten czas jest taki powiedzmy, yy, sezon ogórkowy, tak przez tego covid wszystko jest poprzesuwane tak naprawdę na 2022, tutaj mieliśmy i ten Indie, Xbox, tak, prezentację, no i ten Future, yy, future Games Show, czyli no, trochę pozycji ciekawych było, można sobie to obejrzeć, czy to pojedyncze trailery, czy, czy jakąś taką zbitkę razem, którą na pewno znajdziecie na YouTubie. No i jeszcze, jeżeli chodzi tutaj o... O Wielką Brytanię, tutaj... Ogólnie o świat, tak, czyli zostały rozdane nagrody, jak co roku zresztą, oni dosyć późno chyba... To jest najpóźniej chyba rozdawana nagroda, bo właśnie koniec marca, czyli BAFTA. Tak, Brytyjska Akademia Sztuk Filmowych i Telewizyjnych za rok, właśnie 2000, zostały te nagrody rozdane. I tutaj, mm, no to ja może, bo nie, jeszcze o tym, nie, żeśmy nie, nie przypominali, tak naprawdę nie czytaliśmy tych nominacji, także przeczytam jakby kategorie, nominacje, no i, i kto wygrał, oczywiście, tak. Yy. Czyli. Najlepsza gra 2000 roku. Był nominowany Animal Crossing, Gozo Tsushima, Hades, Half-Life, Alex, The Last of Us Part 2 i Marvel Spider-Man Miles Morales i wygrał Hades. Najlepsza gra według... To, była, to wybierała komisja, tak? A teraz kategoria, gdzie wybierali gracze najlepszą grę. I był nominowany Wolrant. HDS The Last of Us Part 2, Gozo of Tsushima, Call of Duty Wars i Animal Crossing i wygrał The Last of Us Part 2. Najlepsza animacja w grze <coughs> Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake The Last of Us Part 2, Spider-Man Miles Morales, Ori of, and the Will of the Wisp, Spirit i wygrywa The Last of Us Part 2. Największe osiągnięcie artystyczne kategoria Cyberpunk 2077 Dreams. Ghost of Sushima, Hades, Half Life Alex, The Last of Us Part 2 i wygrywa Hades. Najlepsze audio w grze Astro Playroom, Gozo Sushima, Hades, Half Life Alex, y The Last of Us Part 2, Spider-Man Miles Morales i wygrywa Gozo Sushima. Najlepsza brytyjska gra Dreams, Formuła 1 2020, Fall Guys, The Last, Campfire, Rookie. Sackboy a Big Adventure, no i wygrał właśnie Sackboy Big Adventure jako platformówka. Najlepszy debiut w 2000 roku: Airborn Kingdom, Call of the Sea, Carrion, Factorio, The Falconer and Rookie, i wygrywa nasz polski Carrion. Także to jest na pewno duże, duże nasze tutaj mamy powód do dumy i naprawdę świetna gra. Jeszcze rzecz ja nie omawiałem, ale skończyłem go też. Jest w Game Passie oczywiście świetny tytuł pixelartowy. Świetna mechanika, polskie fobia, Game Studio naprawdę dało radę i ten debiut, tutaj dobrze, że BAFTA ich doceniła. Dalej, no jest najlepiej rozwijająca się gra, w 2000 roku Destiny 2 Beyond the Light, Dreams, Fall Guys, Fortnite, No Man's Sky, Sea of the Thieves i wygrywa Sea of the Thieves. No trzeba wrócić, trzeba sprawdzić, dawno, dawno tam nie, nie pływałem, w Sea of the Thieves, po tych dużo było, dużo różnych paczy, na pewno gra się rozrosła. Trzeba sprawdzić. Najlepsza gra rodzinna w 2000 roku: Sackboy Big Adventure, Minecraft Dungeons, Fall Guys Dreams, Astro Playroom, Animal Crossing i wygrywa Sackboy Big Adventure. Gry, taka kategoria gry, wykraczające poza samą rozgrywkę, jest nominowany Animal Crossing, Before I Forgot, Dreams, The Last of Part II, Spirit Spiritfarer, Tell Me Why, czyli taki, która podejmuje jakiś ciężki temat, albo która takie wzbudza emocje poza samym graniem, czyli wygrał tutaj Animal Crossing New Horizon, bo ten cały handel pewnie jeszcze w czasach covidowych, to to była taka naprawdę miła odskocznia. Najlepszy game design w 2000 roku: Animal Crossing, New Horizon, Astro Playroom, Gozo Sushima Hades, Half Life, Alex, The Last of, Ar The Last of Us Part 2 i wygrywa Hades. Najlepszy multiplayer: Animal Crossing, Deep Rock, Galactic, Fall Guys, Gozo Tsushima, Sackboy, A Big Adventure, Volorant i wygrywa Animal Crossing. Najlepsza muzyka: Gozo Tsushima, Hades, The Last of Us Part 2, Spider-Man. Miles Morales, Ori the, and the Will of the Wisp, Sag Big Adventure i wygrywa Spider-Man. Miles Morales na najlepszą muzykę. Najlepsza narracja: Assassin's Creed Valhalla, Cyberpunk 2077, Gozo Sushima, Hades, Kentucky Road Zero TV Edition, Spider-Man, Miles Morales i wygrywa Hades. Najlepsze nowe IP za rok 2000: Carrion, Fall Guys, Gozo Sushima, Hades, Kentucky Road Zero. TV Edition Spirit Fire i wygrywa Kentucky Road Zero. Także przygodówka. Największe techniczne osiągnięcie: Demon Souls, e, ten remake oczywiście, D Doom Eternal, Dreams, Flight Simulator, The Last of Us Part 2, Spider-Man Miles Morales i wygrywa Dreams. Aktor y, w roli drugoplanowej, tutaj jest nominacja dla Karla Tassar za cyberpunka, Jeffrey Price The Last, The Last of Us Part 2, Logan Cunningham za Hades, Patrick Gallagher gergow z Tsushima, Shannon Woodward The Last of Us Part 2, Troy Baker The Last of Us Part 2, i wygrywa Logan Cunningham za Hades. I Aktor w roli głównej, tam to było w drugoplanowej, teraz jest, to jest w głównej. Ashley Johnson, The Last of Us Part 2, Cherami Lake za Cyberpunk 2077, Cody Christian za Final Fantasy VII Remake, Daisuke Tsu za Gozo Tsushima, Laura Bailey za The Last of Us Part 2, Naji Jeter za Spider-Man Miles Morales i wygrywa Laura Bailey za The Last of Us Part 2. To by było na tyle. No, takie te kategorie mają no trochę dziwne, trochę ok. No. Najwięcej nagród okazało się, że zebrały pozycje ekskluzywne od Sony, czyli Delazo Was Part 2 zdobyłaś 12 nagród, Gozo Sushi ma 11 bo to jeszcze były takie pomniejsze techniczne kategorie, tak i no i ten nasz Karion, że okazał się tym to jest fajne, że okazał się tym najlepszym debiutem za właśnie za ten rok 2000 to to jest fajne, że docenili ten nasz tytuł, tak, za, za tą Taką indykową, można powiedzieć, platformówkę z fajną mechaniką, tak? Dobra, to to by było to. Teraz jeszcze, zanim przejdę do, do gier, to co tu jeszcze nam zostało, yy, premiery, tak? Premiery kwietnia. Yy, co tu w kwietniu wychodzi? Czyli tak, na początek, co tu mamy z ciekawszych rzeczy? 1 kwietnia, no to oczywiście Outriders, no to chyba to jest tytuł tego, tego miesiąca, mi się wydaje. I tym bardziej, że trafia dla posiadaczy Xboxów, na, właśnie na Xboxa do Game Passa na dzień premiery, to jest duże zaskoczenie. Ja bym i tak miał ten tytuł na uwadze, ja go po tym demie, chociaż ono było takie rozwleczone, długie i tak dalej, przegadany ten początek, ale ja miałem na niego ochotę i tak bym go chyba wziął w pudełku. I grał oczywiście na PlayStation 5, a tak to będę go ogrywał na, na Xbox'ie. I tutaj chcę też powiedzieć, że właśnie takie trochę w ostatnim tygodniu małe zamieszanie, bo cały czas już się roz, rozglądałem właśnie za Xbox'em Series e, albo S, albo X. E, w ogóle tak no wiadomo, że z tą dostępnością PlayStation 5 to w ogóle to graniczy z cudem. No, Xboxy te Series X też było polowanie. Tutaj jeżeli ja mówię cały czas o rynku o Wielkiej Brytanii, tak? bo może tam w Polsce są dostępne, ale tutaj też jest ciężko raczej. No i zdecydowałem się na kupienie Xboxa Series S na początek właśnie z tej sieci CX, bo miałem tam vouchery i tak dalej. Także normalna dosyć cena niby, niby że konsola używana, ale 250 funtów. A za chwilę na drugi dzień pojawiło się na Game dostępne Xboxy Series X. Także s mi przysłali, no to, no to ją tylko, tylko sprawdziłem. No, no, fajna konsola i tak dalej. Pograłem trochę jeszcze, żeby sprawdzić, jak The, the Medium się prezentuje na konsoli, bo ja grałem w tą wersję tylko tą na laptopie. Tak, także tutaj wiadomo, że, że na konsoli lepiej. No, ale po prostu zdecydowałem się, zdecydowałem się oddać tę konsolę z powrotem i otrzymałem, otrzymałem, otrzymałem zwrot, tak, bez problemu. W ciągu 14 dni można konsolę zwrócić i, i teraz po prostu mam zamówioną konsolę z, z Game'a, tak, bo jeszcze z, tej, z tą subskrypcją, jeżeli mamy tą jakby członkostwo, tak, takie Game Elite to się nazywa. Także z tą, z tym game elitem ta konsola tutaj w Wielkiej Brytanii kosztuje 420 funtów także 30 funtów jakby nam znaczy płacimy full price powiedzmy na początek 450 a później nam te prawie 30 funtów wraca z powrotem na nasze konto także cena jest prawie tak można powiedzieć 420 funtów tak i tam jeszcze takie bandle porobili bo oni jakby żeby się wiadomo że teraz wykorzystują okazję żeby się trochę rzeczy pozbyć to no ja byłem nawet zdecydowany na jakiegoś takiego większego bundle ale się akurat tak trafiło, że na przykład goła konsola była niedostępna, a była go dostępna tylko na przykład ten jeden z najtańszych bundli to z koszulką taką xboxa, czarna koszulka, jakiś tam napis player one coś tam i po prostu było jakby w 10 funtów chyba więcej, także że niby z tą koszulką taki bundle powiedzmy, nie? No to ta cena była taka i tak naprawdę wyszło no powiedzmy 400 400, 400, no 420 kilka funtów właśnie z, z, za samą konsolę, tak, w game'ie. Już dostałem właśnie maila potwierdzającego, że konsola przejdzie w poniedziałek, także także już sobie Outridersów będę ogrywał w Game Passie właśnie na, na Series X, no i, no i też inne tytuły, tak, które to już tak przyszłościowo, bo mówię z tym dyskiem później wiadomo. Tutaj mamy 1 TB i ponad 800 GB dostępne dla nas. Tam jest tam jest tak naprawdę 300 chyba 60 dla nas, tak, z tych 512. No i później ta rozdzielczość jeszcze dochodzi w przyszłości wiadomo Halo Infinite i tak dalej. No i tytuły, które konkretnie wykorzystają, no tam ta konsola nie, nie obsługuje właśnie, nie wyświetla w 4K obrazu, no to wiadomo. Także, także już, już lepiej na przyszłość mieć dwie, tą, tą wersję mocniejszą, tak. I, no i po prostu już, już będę miał spokój, już będę miał obie dwie konsole nowej generacji, czyli PlayStation 5 i, i Xboxa Series X, a może kiedyś pojawi się ten nowy, nowy Switch, zobaczymy jak wyjdzie i tak dalej. Także Outriders na PlayStation musimy kupić, a, a tutaj na Xboxie będziemy mieli w dzień premiery. No, właśnie w game Passie tak? No i dobrze, że People Crown Fly tam się dogadali, bo to jest tytuł taki, który, no tak, średnio może wypaść może to iść w jedną i w drugą stronę. Także zobaczymy. Później wychodzi też pudełkowa wersja Destruction All Stars 7, 7 kwietnia taka normalna wersja do sprzedaży, bo ona też się pojawiła w Plusie na PlayStation 5, oczywiście. Teraz wychodzi też taka normalna wersja. Ta rozszerzona wersja pod PlayStation 5 i pod Xboxa Series X Mortal Shella Enhanced Edition wychodzi. Ale ja mam właśnie tą wersję jeszcze z PS4 i to jest darmowy upgrade na nowe konsole i naprawdę ta gra bardzo zyskała. Też mam zamiar ją wreszcie skończyć ograć. Tak, jest, że 60 lat i 4K oczywiście na, na PlayStation 5, DualSense też fajnie, fajnie wibruje, także. Także to z ciekawszych rzeczy. Dom 3 VR to też tak niespodziewanie, dosyć szybko. 16 kwietnia wychodzi. Judgment, czyli ta taka yakuza, powiedzmy z policjantem, też wychodzi wersja pudełkowa na PlayStation i na Xboxa. Później jakieś takie pomniejsze rzeczy. Taxi, chaos to jest coś takiego jak Crazy Taxi, tak? 22 kwietnia. MotoGP21. 22 kwietnia, Z takich ciekawszych rzeczy, to jeszcze o ten Nir Replicant. 23 kwietnia, na no, właśnie, to jest remake, tak, remaster jedynki, tak, chyba, jeżeli się nie mylę, chyba tak. To wychodzi też na PlayStation i Xboxa właśnie 23 kwietnia. Potem jeszcze terminator ten nasz polski też te, te, terminator resistance enhanced tym razem i to jest wersja też na, na właśnie na, na, na PS5 tak tam jest kolekcjonerska niby nie wiem co tam jest za 50 funtów a zwykła taka jest za, za 40 w tej kolekcjonerskiej nie wiem co dokładnie to jest chyba jest jakiś a jest steelbook jest mini Komiks jest taki w sztywnej oprawie, jakieś tam cztery pocztówki, kolekcjonerskie pudełko. No także całkiem, całkiem. No ja w tym grę nie grałem, jakoś to, to, to nas dominęło, ale zebrało dobre recenzje tym bardziej na piątkę. No, by można było się zainteresować tym tytułem. No i przede wszystkim 30 kwietnia, no to jak już mówiłem, Returnal, tak, na, na PS5. Jedyne co, no to boli, no to te 70 funtów, tak, za sobie wołają na premierę. Także to jest trochę zaporowa cena, ale myślę, że to po prostu wziąć, skończyć szybko i z niewielką stratą się wtedy odsprzeda, tak? Ale mam, mam zamiar to brać, bo to, to później jak się tak odkłada, to później się w, w, praktycznie do tego nie wraca, wszystko jest na później, później, a tak naprawdę to niewielka, niewielka jest strata. Podejrzewam, że z powrotem jakieś 60-55 funtów dostanę, czy to na wymianę, czy to na sprzedanie, także. Także w tym miesiącu mówię, jak dla mnie to Outriders. Na początek 1 kwietnia w yy, Game Passie, a później 30 kwietnia Returnal yy, właśnie w tym, na PlayStation 5 Exclusive, tak. No i w międzyczasie jeszcze ten Oddworld, tak, Soul Stone, który będzie w plusie, też trzeba będzie zobaczyć, sprawdzić. No i te gry cały czas przypominam, mnie, zapomnijcie ten Play at Home, pobrać sobie tych 10 tytułów. Na razie jest chyba 9, a Horizon się jakoś pojawi za, za kilka dni, ale tam mówię i tak jak już mówiłem, sprawdźcie Play at Home. 10 gier, yy, przeważnie tam VR-owych, ale też jest, du no, tam jest spory wybór, Astrobot, yy, Tamper Mos, yy, Tagra z Infini, naprawdę dobre tytuły, i, i, i dla VR, i dla normalnej, normalnego grania na konsoli. Dobra, to już przechodzimy teraz do, do gier. <coughs> Call of the Sea. Yy, tytuł z Game Pass'a, właśnie, i on jest jakby ekskluzywnie na Xboxie. Nie ma tej gry na razie na PlayStation, jest tylko na PC i na Xboxie. Wyszła 8 grudnia 2000 roku. I ja od razu po tych gdzieś tam na jakiejś konferencji to wcześniej pokazali i od razu byłem tym, tym naprawdę zainteresowany. No i tak naprawdę co? No gra w takiej. Gra przygodowa. Perspektywa pierwszej osoby widok, tak. Tak naprawdę, no, takie klimaty tak mówiłem, że jest to. E, takie lata 30. E, z, takim, z taką domieszką właśnie mówię, trochę Lovecrafta, trochę Bajosoka, takie coś e, kobieta, tak naprawdę. E, gramy kobietą, e, która poszukuje, poszukuje zaginionej ekspedycji, w której e, brał udział jej mąż. tak, No i mąż tam gdzieś sobie. Yy, Wypłynął yy, i tak dalej yy, na, tą, na tą wyspę, bo chodziło tutaj. A yy, yy. jeszcze zanim przejdę do tego, to jeszcze yy, powiem, że to zostało opracowane przez studio, hiszpańskie studio, takie niezależne, tak. Out of the Blue oni się nazywają i to tak naprawdę jest ich debiutancka gra, a wydawcą jest yy, Rap Fury Games, yy, firma ze Szwecji. Yy. No tak, ja, tak, jak mówiłem, widok z pierwszej osoby, lata 30, kobieta o imieniu Nora yy, stara się, bo po prostu mąż wy, wypłynął na, na ekspedycję, no i pisał do niej listy i tak dalej, utrzymywali kontakt, także tam to, 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 tamto, kochanie, wszystko okej, okay, tego. I nagle te listy przestają przychodzić, tak? No i ona nie wie o co chodzi, co tam się stało, no mija trochę czasu, no i ona postanawia gdzieś tam wynająć jakieś. Jakiegoś, jakiegoś kapitana z jakąś łajbą, tak. No i, no i płyną. Na, to jest gdzieś na, na, na południowym Pacyfiku. Yy, I po prostu. I ona się stara dowiedzieć, no co tam się stało z, ty, z tym mężem, tak. Bo on tak naprawdę wypłynął yy, na wyspę w poszukiwaniu, jakby też lekarstwa lekarstwa dla niej, yy, bo jej się coś jakby zaczęło dziać. Yy, takie na, 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 na rękach jej się zaczęły pojawiać jakieś takie czarne znamiona, czarne plamy i tak dalej, tak. I po prostu on, no i ta żona cierpiała na to na tą przypadłość, tak, no i, no i ten mąż gdzieś tam się udał, bo gdzieś tam jakieś informacje dostali, że na tej odległej wyspie są tam jakieś, no nie wiem, jakieś tam, niby ma być na to jakieś tam, jakieś tam lekarstwo, tak. No, i tak naprawdę Nora dostaje przesyłkę. To też to jest takie trochę dziwne taka tajemnica jest, mówię, że polska, jest polska wersja językowa, taka kinowa z napisami, tak? Nora jest w domu i dostaje ona ma też takie dziwne sny jakieś. To jest, mówię, takie, taki Lovecraft, tylko że nie taki mroczny taki jak, jakby z horroru, tylko bardziej taki, taki, taki właśnie senne, takie coś, coś java, sen i tak dalej, tak. Bo, oczywiście, gra jest utrzymana w takiej stylistyce bardzo kolorowej, no ta wyspa, te kolorki, ta grafika, taka ta paleta barw, naprawdę tam jest kolorowo, tak, tak powiedzmy, radośnie, tak jakbyśmy gdzieś na jakieś, jakieś wakacje przypłynęli, tak? Ta wyspa po prostu. A tu się okazuje, że jest to. Jest to po prostu. Yy, taka, no dosyć gruba tajemnica tam się kryje, tak? Yy, no i tak naprawdę trochę ta gra jest podobna, nie wiem, do takich. Yy, do, do, do tego starego Mysta, w, taki, w takim graniu, powiedzmy, w takim chodzeniu po tej wyspie i rozwiązywaniu jakichś zagadek, tak? Tak mówiłem, polska wersja językowa, ona ma, ta Nora ma taki przy sobie notatnik, zeszyt, gdzie zapisuje wszystkie takie rzeczy, które tam zobaczy, rysuje jakieś tam obrazki czy coś i do tego jest jeszcze takie, gdzie ona sobie notuje informacje do, do konkretnych zagadek, tak? Także, no ale cały czas ta choroba też jej daje znać i ona ma jakieś takie czasami, Jakieś takie wizje, że gdzieś się tam zaczyna powiedzmy głowa boleć i jakieś takie się pojawiają rzeczy przed oczami, albo ma jakieś sny, że gdzieś pływa i z jakąś taką no, pod wodą gdzieś coś tam się dzieje, no to już by bym musiał trochę za dużo to zdradzić, to lepiej sobie to samemu odkryć o co to też chodzi. Hmm. Hmm. No i tak naprawdę to wiadomo, to te lata 30 e to takie duże kufry, ona tam pobrała jakieś sukienki, jakieś coś, bo myślała, że może tam znajdzie tego męża, że tam był. No bo ona znajduje takie, po przy, przypłynięciu na tą wyspę, no to po prostu znajduje ślady tej tej ekspedycji. Tu jakieś namioty rozbite, tu jakieś książki pozostawione, tu jakieś jedzenie było robione, nikogo nie ma oczywiście, że, że nie spotykamy żadnych postaci, hmm i tak naprawdę jakieś listy takie znajdujemy, jakieś takie coś, że z tych listów dowiadujemy jakieś tajemnicze rzeczy, jakieś zdjęcia tego męża z jakimiś innymi ludźmi, takie, takie po prostu takie klimaty mówię z tej, z tej mitologii Cthulhu, tak? No i takie, coraz, coraz bardziej zaczynamy to, to, takie śledztwo, powiedzmy. Tylko, że ona nie jest jakimś tam detektywem czy coś, tylko po prostu, tylko po prostu jest, no, zwykłą, zwykłą kobietą, tak, i, i tak dalej. No, i no i takie różne jakieś tu jest, jakieś takie. No, to wiadomo, że taka wyspa, powiedzmy, to jest chyba Tahiti, tak? Czy, czy te, coś w tych klimatach, tak? No, i, i to są jakieś takie totemy, jakieś takie malunki, że gdzieś musimy jakieś takie, na przykład zobaczyć, w którą stronę jakieś dane totemy są poodwracane. Ona sobie to notuje w notatniku, później tą kombinację musimy gdzieś tam zrobić w innej części wyspy, żeby się tam jakiś moznam otworzył, tak? Jakieś takie. Zagadki ze światło cieniem, gdzieś tam jakieś symbole, różne tajemnicze, czy takie jakieś granie na jakichś dużych organach, to jakieś zasłanianie różnych, różnego rodzaju otworów, żeby tam gdzie wiatr gdzieś dostał i jakiś dźwięk się wydobył. No i takie różne jakieś nam się, jakby to starożytna cywilizacja, coś tu też pozostawiła po sobie, jakieś takie tajemnicze trochę pułapki, zagadki, tak. No, oczywiście tu nie ma żadnej walki, żadnego. Nie można zginąć, no oczywiście jak coś tam źle zrobimy, no to nam się cofnie gdzieś tam za chwilę jesteśmy z powrotem, tak? Ale to przeważnie się sprowadza do eksploracji, wyspy. Do... Ona też dużo mówi, komentuje na bieżąco, tak? Ona gada jakby do siebie, także o tutaj, no widzę, że tutaj coś tam, czy takiej myśli są przedstawione, ale w formie też właśnie nagrań na i, i, i tych jej notatek, powiedzmy, tak? No, i tak naprawdę gra nie jest yy, może za, yy, yy, za długa, tak? bo mnie to, mi to zajęło, tak naprawdę około, nie ja wiem. To jest podzielone na chaptery, tam jest prolog i chyba jest 5 yy, yy, czy 6 tych chapterów, i później chyba jest epilog, tak. Także mi to zajęło jakieś chyba 7 godzin, no ale tam trochę, trochę trzeba pokombinować z niektórymi zagadkami, trochę, trochę złożenia takiego, trochę faktów kojarzyć, trochę tak z tym notatnikiem trzeba pokombinować, tak? Niby gra jest liniowa, w tym, w tym powiedzmy, że przechodzimy z jednego obszaru do drugiego, ale czasami no, jest trochę takich z niektórych zagadek, że naprawdę naprawdę trzeba było, trzeba było się zastanowić. No, i ten, ten, no, ten dziennik, taki, który ona prowadzi, nosi ze sobą, to naprawdę, naprawdę pomaga, tak? No i cały czas jest ten fajny takie, jak grałem na słuchawkach, no to te, te odgłosy tej wyspy, ja mówię, grafika jest taka stylizowana, to jest taki, powiedzmy, trochę cel shading, to takie takie w formie O najbardziej to chyba by przypominało the witness, jak pamiętacie jak wyglądało, to to jest taka, taka, taka grafika powiedzmy, czyli bardzo kolorowa wyspa, tak? No, zdarzają się też momenty, że gdzieś tam jest pochmurno, pada jakiś tam deszcz jest powiedzmy noc i jakiś tam Rozbity statek, jakiś tam wchodzimy do tego statku, on tam gdzieś jest zacumowany, rozbity. No to takie momenty też się zdarzają, ale przeważnie jest kolorowo ptaszki śpiewają, zielone liście, palmy, jakieś kwiaty, tak, i, i zagadki, i, i takie w stylu, mm, właśnie trochę majów, czy coś, coś, coś takiego, no ale też taki, mówię, taki klimat lata 30., i tak trochę, trochę Bajoszokiem, jakieś tam. Gramofon znajdziemy jakieś może tu nie ma jakiegoś takiego steampunka czy coś takiego, ale, ale są takie takie klimaty mówię właśnie te te e, po tej ekspedycji pozostawione te rzeczy, jakieś takie porozbijane namioty, obozy przeważnie To wszystko przeważnie jest na dworzu, chociaż też tam jakieś jaskinie się trafiają czy jakieś tam podziemia na chwilę czy coś jest dużo też takiego pływania No to też się tam trochę... Z, z, można powiedzieć, jakby. No i dużo, dużo takiego kojarzenia faktów. One mają różne takie wizje, ale z tym pływaniem to tam można powiedzieć, że, że jest jeszcze inna kwestia, ale to już był, był trochę spoiler. Także. także no i, no i na, na końcu też mamy wybór. Są tak, tak naprawdę dwa zakończenia, tak? Czy jedno tam powiedzmy związane z tym mężem, drugie związane trochę jakby z tą, z tą główną bohaterką, Nora, także od nas zależy, ale można też sobie oczywiście w sejwa wgrać i zobaczyć obydwa, tak, to, to, to nic nie szkodzi, bo przed samym końcem zasejwujemy i sobie po prostu zloadujemy i, i po prostu zobaczymy drugie, drugie zakończenie, także także mówię, jakby ta gra była gdzieś tam nawet na może, być może się pojawi na PlayStation to ja jako taki Powiedzmy, jak ktoś lubi takie przygodówki i takie naprawdę zagadki, takie środowiskowe itd. i tak dalej. I taki do, dosyć fajny klimat w, w, w klimatach Ktulu, tylko że w takim lekkim sosie, powiedzmy, nie, nie jakimś mrocznym bardzo, tylko takim właśnie bardziej, bardziej takim, dziejącym się w dzień i tak dalej. Tu nie ma żadnej walki, jak mówiłem i tak dalej, tylko właśnie bardziej bardziej fabuła, eksploracja i zagadki, tak. To naprawdę warto, no a tym bardziej, że, że gra jest w Game Passie, to jak macie Xboxa, czy, czy na czy na pc to to warto sobie zagrać, ale mówię, no trzeba, trzeba lubić przygodówki takie z pierwszej osoby, osoby, to jest trochę taki walking simulator można powiedzieć. No niektóre Niektóre zagadki yy, dadzą popalić, ale fajny taki, trochę z tajemnicą, ale też taki można powiedzieć wakacyjny, wakacyjny klimat na wyspie, tak, także yy, tam jakaś dawna cywilizacja, która była na tej wyspie, no wiadomo, jakieś takie trochę nadprzyrodzone rzeczy, no jak to, jak to mówiłem, że to już w klimatach lovecraftowych, no to coś takiego musi być. Ale mówię, bardzo bardzo mi to tak przypominało trochę do, to nie jest fotorealny, tylko to bardziej taki Bioshock, nawet bym powiedział, że Bioshock Infinite, gdzie, gdzie mieliśmy ten też taki klimat takiego w dzień, tej, tej sielanki, takiej sielanki i trochę taki klimat Firewatcha, bym powiedział też może, także... E też chyba z Firewatchem łączy to, że jest ta główna bohaterka, tak? To jest ten sam, ta sama osoba daje dubbing, tak? Z Jones chyba, e, która w Firewatchu też dawała dubbing, tak? Pod, pod, tą naszą główną bohaterkę, tak? No tam graliśmy facetem, tak? Ale tą, tą, z którą rozmawialiśmy, tak? To ona też właśnie dawała ten dubbing, tak? Torka. Także mówię, ja mimo wszystko taka fajna atmosfera, grafika może nie robi jakiegoś specjalnego wrażenia i tak dalej, ale, ale naprawdę ja bawiłem się dobrze. Mówię te 7, 6, 7 godzin takie w Game Passie, nie za duża gra, ale fajnie można spędzić czas i trochę pogłówkować, bo niektóre zagadki no naprawdę można dają dają popalić, bardziej takie na skojarzenia i tak dalej, ale, ale jest dużo takiego eksperymentowania, z, na przykład z taką z takim teleskopem, z taką lupą, gdzie odpowiednio musimy takie szkło wypalić, żeby nam y, taką specjalną maszyną, żeby nam, żeby odpowiednie takie plamy nanieść na to szkiełko i wtedy wsadzamy to w, te, w teleskop, w, w taką lunetę i wtedy zobaczymy sobie coś, coś tam, co nam pokaże, tak? czy znaczy różne zapiski, kojarzenie faktów, jakieś mapy, jakieś rysunki, ustawienie, uczymy się też, taki jest motyw jakby z tą z językiem tej starej cywilizacji, która tam zamieszkiwała takie są, to jest taki alfabet takiego z rysunków, tak, że dany rysunek znaczy jakieś tam słowo, tak, i tego, tego też się uczymy, no to sobie zapisuje u siebie w notesie także, także dużo jest takiego trochę kminienia, można powiedzieć nie ma tak, że się bardzo gdzieś tam zatniemy, ale, ale jest ten, naprawdę trzeba dobrze Dobrze słuchać co ona mówi, dobrze trochę kojarzyć fakty, przeglądać ten dziennik, także, no ale naprawdę można się yy, świetnie bawić, jeżeli ktoś takie lubi y, przygotówki, właśnie takie w formie walking simulatorów, tak jak di raster czy, czy jak y, Edit Finch, no coś, coś w tym stylu, tak, no dobra, to to by było to. Call of the Sea, naprawdę polecam i szczególnie, że jest w Game Passie. A drugi tytuł to. Tu już bardziej horror, tak, Made of Scare, czyli pierwszoosobowy, również kamera, survival horror i tu jest inspiracja, to jest w ogóle studio, studio z Walii, tak, czyli to Wells Interactive, oni wcześniej, no, oni robią takie gry, powiedzmy, interaktywne filmy, można powiedzieć, a tutaj zrobili taką, pierwszy raz, można powiedzieć... Yy, taką grę z prawdziwego zdarzenia, jakby, i to też jest jakieś tam inicjatywy. W, yy, ktoś mi tam pomagał, takie w ramach jakiegoś takiego rządowego programu Creative yy, Europe Program Media to się nazywało, i to jest jakieś tam dofinansowanie, dostali i tak dalej. Tak? No, ale ogólnie Walijskie studio, yy, chyba mają siedzibę tutaj w Słonzi, mi się wydaje. Także. No i to jest tak. Historia Elizabeth Williams, główna bohaterka, tak naprawdę. Gra jeszcze, jeszcze przypomnę, że gra wyszła również na PlayStation 4, na Xbox One, na PC i na Switcha również 28 lipca 2000 roku. A. A tutaj e, e, Ja oczywiście ona się... Ludzie mylnie może myślą, bo ona nie jest w Game Passie, tylko ona się pojawiła w chyba... Kiedy już nie wiem pamiętam w którym miesiącu, ale ona się pojawiła w, w Games with Gold także także. Ja się... W tym, w tym pojawiła i, i ja właśnie ograłem to dzięki usłodzeniu Games With Gold, tak? Ale również jest wersja pudełkowa, czy to na PS4, czy to na Xboxa. i tutaj tak jak mówiłem tak naprawdę przy, przy, yy, akcja dzieje się yy, to jest taka fabuła inspirowana walijskim takim folkro, folklorem, tak? I tutaj jest to na, na... Tytuł jest taki może mylący, bo to się pisze Maid of Sker, czyli służąca, tak? Made of Sker, ale to nie jest jako Sker, jako strach, tylko Sker pisane przez S-K i E-R, tak? Czyli Sker i to chodzi o fikcyjną wyspę u wybrzeży Walii, ale również ten hotel, do którego, ta posiadłość, do którego przy, przybywamy, również nazywa się Sker, tak? No, ale to jest taki nieprzypadkowo, sobie wybrali ten tytuł, bo to jest po prostu, żeby, żeby tak brzmiało, pewnie. No i tutaj tak. Tytułowa posiadłość faktycznie istnieje w wali, bo to jest jakaś nawet. 900 lat temu to podobno, aż gdzieś to wyczytałem, że, 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 że ta posiadłość powstała i wiąże się z nią wiele opowieści. No i tutaj ta fikcyjna, właśnie, która została opisana też w powieści Blackmore, taki jakiś pisarz napisał właśnie o, o nawiedzonym domu i właśnie jest nią bohaterką jest właśnie Elizabeth Williams. No i taką postacią po prostu sterujemy w grze, tak? No i tutaj co, no przybywamy... Akcja rozgrywa się w 1898 roku, tak? I przybywamy. Znaczy, postać, ja mówię, to wiąże się, ta cała historia wiąże się jakby z, no, z, tą, mówię, z tą legendą i z tą Elizabeth Williams, ale, ale tą postać jakby znajdujemy w grze, ale nią nie gramy, tak? Bo gramy tak naprawdę. Bohater nazywa się gramy, gramy facetem. Bohater nazywa się Tomas Iwans, który właśnie na, na prośbę właśnie ukochanej swojej wyrusza do, 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 do tego właśnie hotelu przybytku. No i tam chodzi o to, że on miał jakiś tam utwór muzyczny skomponować dla niej. Jakiś taki specjalny, tak? No ale to Coś, to by musiał popsuć Wam fabułę, żebym powiedział, o co chodzi z tym utworem muzycznym. Także. No, on po prostu źle, można powiedzieć, no, coś się z nim stało, że on ma jakieś takie dziwne działanie na, 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 niektóre, na niektóre osoby, tak. I tam się to wszystko podczas, podczas gry wyjaśnia, oczywiście, tak. No i on dostaje ten list, no i oczywiście przy, przybywa na, do tej posiadłości. Jest taki, pokazany jakoś taka, zaczynamy na takiej stacji. Niby to jest wyspa, ale to jest taka jakby taki, taka stacja kolejowa, tak przy jakichś takich pociągach i to jest takie od razu pierwsze skojarzenie moje było z na przykład bo grafika naprawdę, że można powiedzieć, że robi wrażenie, to jest bardziej takie w stronę fotorealizmu. Yy, ładnie to jest wszystko zrobione, faj, fajnie, te miejscówki wyglądają i takie najbardziej najbliższe skojarzenie to jest yy, yy, Vanishing'owi Tan Carter właśnie. Też taki właśnie peron kolejowy powiedzmy, jakieś takie się, przemieszczanie się po takich lasach jakichś takich zabudowaniach no oczywiście tam Witanie to, to niby reali działa się w Stanach, ale była w Polsce tak naprawdę na miejscówki były z Polski no ale tutaj takie jest pierwsze skojarzenie jeżeli chodzi o przybyw no po prostu zaczynamy tak grę ale później tak naprawdę większość dzieje się w tym w tym hotelu, w hotelu, no i no, no, na cmentarzu, w ogrodach, w jakichś tam piwnicach. Także no, jest tych miejscówek, jak na taką powiedzmy, nie za dużą grę, nie za długą. Jest tych miejscówek dosyć, dosyć sporo, tak. Y no i, no, i jest naprawdę klimat. Jest klimat, jest takie budowanie takiego. Czy to jest horror taki do przestraszenia? No, jest kilka jumpscarów, ale bardziej tą atmosferą. No, to, to nadrabia na pewno, tak. No i też jest taki, takie wrażenie, to jest takie właśnie też bym powiedział, że znowu tutaj jak tamta gra Call of the Sea do, bardziej do Bioshocka Infinite, to ta gra do bardziej do, do, do pierwszego Bioshocka, można powiedzieć. Bo takie jest trochę naleciałości takie w tej grafice. Niby, że to jest wszystko takie realne, powiedzmy. No dzieje się co prawda po, po w 1898, tak, ale, ale jest takie, taki klimat lekkiego steampunka, tak? Bo jakiś taki na przykład jakieś takie radio z jakimiś takimi lampami, na przykład, czy jakiś taki telefon trochę dziwny, jakiś taki adapter, gramofon z taką tubą. I to też na przykład się kojarzy właśnie z, z, z Bioshockiem. tak. No a tutaj już jest to, że po, przechadzając się po tych, po tych pokojach, po, tych, po tej posiadłości, po tym hotelu, jest, mamy takie monstra. Takie, no, tu też nie ma walki, tylko znowu jest na, na unikanie. Tak? Oni, oni po prostu chodzą, są ślepi, ale reagują no, oczywiście na, na słuch. Tak? Jest na przykład taka mechanika, gdzie, gdzie zakrywamy usta na chwilę, żeby, nie, żeby być jak najciszej. Albo też na przykład, to jest chyba, nie wiem czy w których to było użyte, ale chyba po raz pierwszy, że, że są na przykład, wchodzimy do jakiegoś pomieszczenia, i są jakieś takie pyłki w powietrzu i musimy zakryć usta, żeby, żeby nie kaszleć, tak? Bo jak zaczniemy kaszleć, no to. To, to po prostu no, ich zaalarmujemy tak? I tam przybiegną w to miejsce, tak? Także dosyć fajna mechanika, że, że z tym zakrywanie mózg, no i oczywiście, jak długo trzymamy, no to też zaczynamy się dusić, bo on po prostu nie oddycha, tak? Także e, no, tak to ogólnie takie kucanie, i chodzenie gdzieś tam w kuckach, żeby ich nie, nie tam, tak? No, no, wiadomo, że trzeba ich unikać, że jest na zasadzie trochę jak w Outlaście było, coś takiego. I tak naprawdę to. Ta sztuczna inteligencja tych, tych, tych przeciwników nie jest jakaś za, za specjalnie powiedzmy, rozbudowana i tak dalej. no Ale no jak nas dopadną, no to po prostu zaczynamy od, od jakiegoś tam checkpointa, tak? No, i tak naprawdę jest jeszcze taki w stylu takiego, taki jeden przeciwnik, jakby w stylu, nie wiem. Mr. X czy z Rezydenta, który nam tam życie, też na, 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 no chyba na pierwszym czy drugim piętrze i on po prostu jak nas dorwie, no to możemy tam gdzieś tam, czy nawet ten ci ślepi, jak nas dorwią, no to po prostu jakieś tam dwa uderzenia dostajemy i, i po prostu i, i padamy, tak? No gdzieś tam jest jeszcze szansa, żeby, żeby uciec i się gdzieś schować, no ale to no, wiadomo, że lepiej, lepiej ich o, omijać, tak? No i tak naprawdę, no co, no eksploracja, rozwiązywanie zagadek, znowu drzwi, klucze, wiadomo jakieś takie w stylu rezydentowym specjalny klucz w formie harfy jakiejś albo coś gdzieś tam tu znaleźć, mamy jakąś tam mapę dostępną oczywiście. No i takie po prostu zagadki, no standard, no to nie jest nic odkrywczego, to już było yy, i po prostu gdzieś tam możemy jeszcze chyba używać. Yy, yy, Tutaj nie ma takiego jakby mechaniki, może to by się przydało, że jakieś odwracanie uwagi tych przeciwników, bo oni czasami stoją w miejscu, gdzieś nam tam blokują, żeby nie ma gdzieś, żeby gdzieś zagwizdać, czy rzucić jakąś butelką, czy coś takiego, tylko po prostu jest takie, yy, no takie po prostu, że tylko na, na, to, na to omijanie ich, tak? No jeżeli chodzi o te mechaniki, no to, no to tak mówię, no to nie ma nic bardziej, tylko właśnie mówię, chowanie się przed nimi. I po prostu no, ta produkcja jest naprawdę liniowa, raczej nie ma tak, że nie wiem gdzie iść, czy co robić. No czasami jest trochę kręcenia się po tych pokojach, ale to raczej tylko możemy sejwować w takich pokojach, jakby takiego też to chyba wzięte jest z Rezydenta, właśnie też stoi tam telefon, zawsze to mamy rozwinięcie trochę fabuły, ktoś tam zadzwoni i taki właśnie gramofon jest i tam możemy sejwować, to jest taki jakby pokój właśnie jak jest Rezydenta, że taki że jesteśmy w tym pokoju, aby nietykalni, nie tak. A tak naprawdę no, to cały czas eksploracja, znajdywanie jakichś, łączeń, jakichś jakich przedmiotów, jakieś takie, wiadomo, medaliony, klucze itd. i tak dalej, i po prostu, yy, no, czajenie się, żeby żeby unikać tych przeciwników, tak. No, ale co najbardziej, no, mówię, że najbardziej, jak dla mnie, no to, no, to ta gra nadrabiała, no, samym takim klimatem fajnym. No, ja mówię, że ten połączenie takiego, niby to jest wszystko realne, ale też taki steampunk trochę. Udźwiękowienie na pewno. Ja grałem też na słuchawkach. To naprawdę ta oprawia, oprawa w ogóle audiowizualna w całości, tak? czy to, czy to właśnie grafika, czy, czy muzyka, czy dźwięki są na, na bardzo dobrym poziomie. Polska wersja językowa również jest, także jeżeli ktoś, to jest bardziej taki właśnie mówię walking simulator, tylko, tylko niepotrzebnie. To jest może tak bardzo też nastawione na tak jak to było w Outlast, że to tak jest Ci przeciwnicy, tak naprawdę, to za bardzo do tej, no to jest tam fabularnie uzasadnione, bo to jest związane, dlaczego tam oni właśnie z tą muzyką i tak dalej. No i tak naprawdę, kto tu nas na, do tego hotelu, do tego hotelu nas, kto, ktoś, kto, tu nas jakby przywołał i tak dalej. No i ci, ci, te, te tytułowa służąca, tak zwana, tak, o co to wszystko chodzi? To to jest jakoś tam się, powiedzmy, kłupy trzyma ta fabuła, to nie, nie można powiedzieć, że nie. Tylko, że, że bardziej to by była może, może lepsza gra, gdyby tych przeciwników nie było, bo tak naprawdę, no ale to, to znowu by była może za krótka, tak? No bo to jeszcze tutaj dochodzi ten element tego, właśnie mówię, jak z outlasta, tego czajenia się i czekania na odpowiedni moment, żeby gdzieś tam przejść, tak? Bo no, mi się wydaje, że samo takie w formie takiego horroru, jako, jako walking simulator, i właśnie z, z tą oprawą graficzną i z tym dźwiękiem i naprawdę dosyć, dosyć fajną fabułą, to, to by dało radę, tak? A tu jest takie trochę mimo że gra i tak nie jest za długa, bo mi to tam też chyba zajęło jakieś tam, powiedzmy, 7 godzin. No raczej na zagadkach się nie ma, raczej co, co, co przyciąć, gdzie, tylko raczej na tych takich momentach, gdzie gdzie musimy szybko coś zrobić, lub, lub właśnie ominąć gdzieś tam przeciwników, no to oni są niby ślepi, ale wiadomo, że gdzieś tam jak bliżej podejdziemy, to nas zwyczają, to czy, czy właśnie na ten słuch, gdzieś tam nas, nas znajdą, tak? Bo są też takie, w tych ogrodach, no to jest trochę takich, trochę taki labirynt, trochę takich przestrzeni otwartych, czy ten cmentarz, mówię, to jest tam trochę, czy po tych pokojach nawet, to tu jakaś winda jest, jakaś powiedzmy tu otwieranie tych drzwi i tak dalej, no to cały czas musimy się nabać, mieć na naba, baczności. To jest po prostu takie uprzykrzanie, że je ciano przez tych, przez tych, powiedzmy, przeciwników, tak? Ale samą, samą mówię fabułą, taką motoczką tego Polana, takim sosem właśnie bajoszokowym, steampunkowym i, i klimatem, to na pewno, na pewno gra daje radę. Też w wersji pudełkowej to ona nie, nie jest za droga, bo tam w Polsce to chyba poniżej, po, poniżej 100 zł ona chodzi. No jeżeli nie ona nie jest w Game Passie, wiele, wiele osób to myli, ona nie jest w Game Passie, jest w Games with Gold, jeżeli tego nie pobraliście na czas, no to już nie pobierzecie, powiedzmy, z, powiedzmy za darmo w ramach abonamentu. No ale żeby mieć, żeby móc w tą grę grać, no to trzeba mieć też jakby opłaconego Golda, tak, czy, czy, czy tam Game Pass Ultimate, no bo to, to nie jest tak jak kiedyś było, że Gry z Golda działały nawet po wygaśnięciu Live'a. tak? Tylko teraz już trzeba mieć właśnie wykupiony Xbox game, Xbox Live albo albo właśnie Game Pass Ultimate, tak? No ale jak gra jest pobrana na dysk, no to to ten. Ale mówię, że, że warto. No tam to Tamten tytuł pierwszy: Call of the Sea który jest w Game Passie cały czas, a ten tytuł był w Game Passie, ale jak nie ma, no to można wersję pudełkową też za niewielkie pieniądze, jeżeli. Ktoś y, lubi horrory takie w szczególności z pierwszej osoby, takie gry z, z dreszczykiem, z klimatem i z całkiem dobrą historią to także, no i naprawdę świetnie, świetnie wykonane, jak tak, na, takie, na tego typu studio i nie, nie, nie na taką grę AAA, yy, to nie jest, y, tym bardziej nowe IP, tak, oparte co prawda tam na, na książce czy na jakichś legendach, ale, ale mimo wszystko można powiedzieć, że, że, że jakby nowe IP. Takich gier jest sporo. Mówię, no tych takich walking simulatorów z pierwszej osoby, no to się narobiło i to nie jest może jakiś tytuł z, ze ścisłej czołówki, ale naprawdę warto Maja Majdowska się zainteresować, jak lubicie takie, takie klimaty, bo gra po, naprawdę potrafi przestraszyć, szczególnie w słuchawkach i mi i, i ma taki naprawdę... Audiowizualnie jest naprawdę ładna i, i, i przyciąga. Co, coś ma takie w sobie, że mimo... Tych takich trochę minusów z tym czajeniem się i z tymi ślepymi istotami, powiedzmy, z tymi ślepymi ludźmi i tak to, dalej. To jednak ta fabuła jest ciekawa i, i, da, i daje radę, tak ogólnie. I to właśnie mówię, tą historią i udziękowieniem oprawą graficzną. Także, także też, też polecam. Obydwie dwie gry zresztą, na tym samym poziomie bym powiedział takie typowe, takie jakieś takie powiedzmy 7 na 10, obydwa tytuły. Także to sobie sprawdźcie. No miejmy nadzieję, że pobraliście to z Golda. Jeżeli nawet nie graliście, to wrzucacie gry z Golda, żeby tylko sobie były i później do nich można wrócić, a na Call of the Sea jest, jest w, w Game Passie cały czas. Także warto, warto sobie te dwa tytuły sprawdzić. Dobra, to było na tyle. Koniec marca. Czyli jeszcze czekamy na ogłoszenie plusów i Goldów, tak? I co tam jeszcze trafi ciekawego do Game Passa? A zobaczymy, co tam będzie ogrywane. No, ja czekam, tak jak mówiłem, na Xbox Series X, który przyjdzie właśnie już pojutrze. I też jakiś unboxing, oczywiście, będzie z tej konsoli i pojawi się na kanale YouTube'owym naszym. No i do zobaczenia, do usłyszenia, tak? Zobaczymy, co tam w następnym odcinku. Jakie tytuły. No ale jest jeszcze trochę zaległości do, do nadrobienia, a już niedługo sezon się, można powiedzieć. Kwiecień, maj, no to już. Maj to już jest grubo, no bo to naprawdę Resident i tak dalej, ale, no, kwietniu, tak mówiłem, na początku nie zapomnijcie o Outriders, 1 kwietnia, no i później 30 kwietnia, returna dla posiadaczy PlayStation 5. Także dobra, to by było na tyle. To był 204 odcinek padloga. Do usłyszenia, do zobaczenia na, na YouTube, na unboxingach. Zapraszam oczywiście na Nasze na Facebooka, na nasze sociale, tak i na, na, na stronę na Casboxa, na gigamerpl, na Spotify, na apki podcastowe do, do słuchania naszego podcastu. Także to było na tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!